Tytuł kursu – elementy oferty reklamowej. Moduł – zachowania nabywców jako główny wyznacznik działań firmy. Temat – media w reklamie. Tomek, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad zaletami i wadami reklam umieszczonych w mediach? Myślę, że warto się nad tym zastanowić w kontekście wyboru jednego z nich i umieszczenia reklamy naszej firmy. Nie zastanawiałem się, ale masz rację. Jest to ważny temat. Od czego zaczniemy? Może od prasy? W porządku. Ja uważam, że największą zaletą prasy jest to, że jest namacalna. Można ją ze sobą wszędzie zabrać. Reklamy zawarte w prasie są traktowane jako integralna część, która informuje, uczy, a czasem nawet odpręża. To fakt, ale nie zapominaj o tym, że w prasie liczba zamieszczonych reklam jest olbrzymia, przez co zlewają one się ze sobą i są nieczytelne dla potencjalnego klienta. Mam rację? Tak, zapomniałam o tym. Jeśli nie prasa, to może telewizja. Reklama telewizyjna dociera do zdecydowanie największej liczby osób i prezentuje się najefektowniej. Niestety muszę Cię poinformować, że jest to najdroższa opcja. Koszty, które musielibyśmy ponieść, zdecydowanie przerosłyby nasz budżet. Ja uważam, że najlepszą opcją, jeśli chodzi o reklamę naszej firmy, będzie internet, ponieważ ma idealny stosunek jakości do ceny, dociera do milionów ludzi na całym świecie. Dodatkowo uważam, że internet daje nam największe możliwości i jest najbardziej nowoczesną formą reklamy i komunikacji. Masz rację. Będzie to idealna forma reklamy dla naszej firmy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.